Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Michał, aka Pomidorowy.pl. Witam was w kolejnym odcinku z Minecraft. No cóż, poprzednim razem, jak pamiętacie, tam nam się zginęło, ponieważ wróciłem po bardzo długiej przerwie do tej serii. No i tutaj miałem, powiedzmy, swój waypoint pod nazwą coś. I tutaj mamy moja chatka Kubusia Puchatka, czyli miejsce, które ostatnim razem żeśmy sobie odnaleźli. I tam na dole, jak pamiętacie, są lochy, więc no, jest co tutaj dzisiaj zwiedzać. Dzisiaj sobie pozwiedzamy te lochy. Ale zanim jednak zwiedzimy, pójdźmy najpierw spać, ponieważ to już będzie druga noc, gdzie kładę się tutaj spać. Więc jak coś, to najwyżej, jakbym zginął, to tutaj będę miał, z tego co wiem, spawna już. Bo chyba tam trzeba jedną noc przespać w Minecrafcie, żeby ten spawn się aktywował. W ogóle, dlaczego mi tutaj ziemia wyrosła? Halo, co to ma znaczyć? Trzeba będzie skasować tą ziemię. Dobra, nieważne. W każdym razie tym się zajmiemy później. Dzisiaj wykonamy sobie zadanko od Krugerka. Zadanie polega na tym, żebym skosił drzewa, czyli innymi słowy wyciął las. Aczkolwiek troszeczkę zmienię sobie treść tego zadania i zamiast tych tutaj drzewek wytnę po prostu drzewka, które mam tutaj gdzieś blisko. Tak więc ja was nie będę tego jakby przedłużał, bo na razie nie mam nic ciekawego do powiedzenia, więc zrobimy sobie timelapse, tak więc timelapse z wycinania drzew w tym momencie. Jestem z wami z powrotem. No, trochę tego drewna mamy. No niestety nie mamy tutaj co prawda wszystkich drzewek wyciętych, ale przynajmniej tą część, którą chciałem wyciąć, to już wyciąłem. Jak zresztą widzicie, jest tutaj teraz kompletna łysina już.
Prawie w ogóle drzewek nie ma. Będziemy sobie je na nowo sadzić oczywiście, ale to wszystko w swoim czasie oczywiście. Jedno jest pewne. Jedno jest pewne na 100%. Na pewno tych tutaj drzewek się nie pozbędę, dlatego że zawsze marzyłem o tym, żeby przy kopalni wyrosło jakieś drzewko i uważam, że to jest idealny po prostu moment, żeby to zostawić akurat. Bo to naprawdę mega ładnie wygląda. A zresztą, no to resztę sobie oczywiście dzisiaj też wytnę, ale to już troszeczkę później, ponieważ już mamy 15 minut na liczniku, więc będę musiał ten timelapse chyba czterokrotnie przyspieszyć. Jakkolwiek to brzmi. Dobra, my za ten czas idziemy spać i rozpoczynamy drugą część odcinka, gdzie już pójdziemy do kopalni. Tej tam na dole zresztą. Tylko niech sobie, że tak powiem, mój skin się wyśpi. Dzień dobry, witam serdecznie. I teraz wszystkie, w zasadzie to wiecie co? 3 staki drewna sobie weźmiemy ze sobą, a resztę po prostu zium sobie chowamy normalnie. Chociaż dobra, weźmy sobie dosyć sporą część tego drewna, bo nam się na 100% przyda. Na pewno deski się przydadzą, patyki się przydadzą, kilof na pewno nie jeden się przyda. Dyrt, no dyrta trzeba byłoby nakopać trochę, dlatego że, albo w sumie kamień będziemy mieli, to tam pal licho z tym. Dobra, to wiecie co, dajcie mi sekundkę, ja sobie set zmienię i zaraz widzimy się z powrotem i wyruszamy na kopalnię. Okej, moi drodzy, tak między innymi mój set wygląda na podróż do kopalni. Do tej tam opuszczonej zresztą kopalni, czy tam do tej twierdzy w sumie nawet, nie wiem co to jest, więc zejdźmy sobie w dół i obadajmy ten teren, bo czemu by nie. Jesteśmy już sobie na dole, witam i o zdrowie pytam. I oczywiście zmieniamy poziom trudności na... niech będzie normal. Choć będę tego żałował, to jednak zmienimy to. No i dobra. Mamy tutaj 3 korytarze, lewo, prosto i prawo. Jako że... chcemy, powiedzmy, iść po kolei, więc na początku zwiedźmy sobie ten oto korytarz. Tak więc witam bardzo serdecznie i o zdrowie pytam. Mamy kraty oczywiście. Oj, już na samym starcie atakuje nas pajączek. Ty, ja z kilofa go cisnąłem, ja pitole. Dobra, mamy to ogarnięte, spoko, wszystko fajnie. Co my tu mamy? No, takie trochę biedne rzeczy, ale mimo co weźmiemy sobie, kurde! Pal gumę ode mnie, śmietniku jeden. Dobra, oko pająka mamy, oko Saurona. Weźmy sobie, zróbmy coś takiego. Możliwe, że się już więcej nie pojawi. Aczkolwiek to jest mało prawdopodobne, bo od którejś aktualizacji to zmienili. Dobra, tam widzę ciasto mamy, więc podejdźmy tam zatem. O, co my tu mamy? Drzwiczki. O kurde, następna część jakaś. Dobra, my tu zaraz podejdziemy. Ja pitole, ale farciarz. Zbierzmy sobie to, bo nie powiem, że nieprzydatne to jest. Dużo jabełka mamy, to jest bardzo dobry znak. Mamy pieczoną rybę. Kurde, dawno nie jadłem pieczonej ryby. O, żelazny kilowcon ma. Unbreaking 2. O. Sticky zostawimy sobie, protection 1, o to sobie weźmiemy, bony, bo możliwe, że pieska będziemy mieli jakiegoś. Kurde, mało miejsca mam, jednak nie przemyślałem trochę tej sprawy. Dobra, zjedliśmy sobie tutaj, że tak powiem, ciasteczko, więc jest git. W sensie nie przemyślałem tego, co chciałem zrobić, więc tak trochę dupa. I dobra, pójdźmy zatem teraz tędy, zobaczmy sobie to rozwidlenie. Nic tu nie ma. To zostawiamy sobie oczywiście światełko. I tu mamy jakiś coś a la piecyk, kowadełko. O, kowadło by mi się przydało. Dobra. O mój Boże, ile tutaj itemów mamy. Coś czuję, że ja chyba za dużo wziąłem wszystkiego. Protection, mamy znowu protection. Protekcja. Dobra, wiecie co? Chyba będziemy musieli znowu tutaj... O Jezu, ile tu skrzynek jest jeszcze. Dobra, tu są puste skrzynki na szczęście. Ale mamy tutaj te hopery. Ej, one nam się przydadzą. Coś tu mamy? Nie, tu jest pusto, dobra, więc to jednak fałszywy alarm. Ale tutaj mamy jeszcze Unbreaking 3, Meeting oraz Highly
durable chyba, jakoś tak to się mówi. Nie wiem. Dobra. Oko Saurona bierzemy. Oko pająka w sumie. Oj, dobra, wiecie co? My te itemy sobie później pozbieramy. Aczkolwiek jedna rzecz mnie stąd ciekawi i na pewno wezmę sobie ten mieczyk, bo przyda się. Dobra, idziemy dalej. Niestety, kurde, szkoda, że nie mam żadnego plecaka, bo to by na pewno mi ułatwiło podróż. Nie powiem, że nie. I dobra, to rozwidlenie z tego, co widzę, mamy już zaliczone, więc idźmy zatem dalej. Tam mamy kolejny spawner. Sprawdźmy sobie tutaj lewo, prawo, lewo. Mamy tutaj drzwiczek, nie ma. O kurcze pieczone, tu już zaczyna nas atakować. Kurde, siema Heniosławie. Co to jest? A, światełko. To też będziemy musieli sobie zebrać. Pyk, pyk, pyk. O, tu są popękane cegły. Na tym mi też mega zależy. Dobra, może wiecie co? Ubierzmy sobie coś na siebie, żeby nie było. Dobra, znowu mamy oko Saurona. Cooked fish. O, regeneracja oraz... Co to jest laudunum? Co to w ogóle jest? Napiję się tego. Aha, jestem słabszy. No spoko. To kij w dupę z tym w sumie. Regeneracja mi się na 100% przyda. Dobra, to bym sobie wziął, ale to ja sobie jakby te popękane cegły i tak dalej wezmę już sobie kiedy indziej. Tam poza nagrywaniem, żeby was też nie zanudzać. Chociaż pewnie na tym nagraniu jeszcze coś sobie chociaż trochę weźmiemy. Czyli dobra, to rozwidlenie już mamy zaliczone, bardzo fajnie. To teraz trzeba polecieć w tę stronę. Czas na drugie rozwidlenie. Siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie. W sumie nie wiem, kogo witam. Pewnie moich oglądających, którzy oglądają ten film. Ale... O! Ty, ale mam przycinki teraz dziwne. Co? O nie! Pal gumę! Pal gumę! Pal gumę mi stąd! O kurde, ale to był frajer, nie? Ja pitole. Co za frajer, jak ja nienawidzę tych małych, kurde. A idź pan kij z nimi. Trzeba będzie szybko tutaj wlecieć i ten spawner ogarnąć. Dobra, wiecie co? Za ten czas zmieniamy sobie miecz na ten lepszy. Przynajmniej z tego co... O, chodź tutaj. O, kolejny znowu frajer. On jest tak szybki, że ja w niego nie trafiam w ogóle. Dobra, wiecie co? Na razie tutaj sobie zmieniłem na z powrotem inny poziom i zrobimy teraz coś innego. Włączymy z powrotem sobie zaraz normal. Tylko niech się zregeneruje do końca. Dobra, powiedzmy normal, jest. Wlatujemy tu na pełnej i niszczymy to. Niszczymy to, kurde. Nie ma tak. O, mamy tutaj nowy ten. Nową rudę. Dobra, ale zanim zabierzemy się za tą nową rudę, to zobaczmy, co tutaj jeszcze mamy. Kurde, co ten Minecraft tak tnie momentami? What the fuck? A, bo teren, że tak powiem, renderuje. Dobra, to można kill offem? Można. Co to w ogóle jest za ruda? Zobaczmy, bo pierwszy w ogóle widzę. Tin! O, to jest coś nowego i to się może nam przydać do tego całego Towncrafta, czy nie wiem jak to się nazywa. Wiem, że Husiek to nazywał Towncraft, ale być może to na przestrzeni różnych tam wersji Minecrafta zmieniło, że tak powiem, swoją nazwę ta modyfikacja. Niemniej jednak, jak Husiek to tak nazwał, no to powiedzmy, że ja to też tak nazwę, bo czemu by nie? Chyba z tego w ogóle, z tej wyprawy wyjdą dwa odcinki, dwie części w sensie. Wyjdzie pierwsza, gdzie będzie właśnie ten timelapse i zwiedzenie pierwszego korytarza i bodajże teraz właśnie ta, gdzie zwiedzimy sobie ten oto korytarz i prawdopodobnie może jeszcze ten ostatni.
Ale ten tin może się nam przydać, więc dlatego go też będę zabierał ze sobą. Dobra, żelazo. Żelazo tam też się nam przyda, bo nie powiem, że nie fajnie byłoby mieć, ale kurde, co by tutaj wyrzucić? Te oczy pająka są moim zdaniem trochę zbędne. Nie wiem, na razie one mi się na nic... O! Na dwa hity poleciałeś, śmietniku jeden. O! Czy ja słyszę, kurde, Baśkę?